Witam Was serdecznie, Aleksandra Wojciechowicz. Kolejny dzień przygotowań do startu mojego tokena personalnego QueenCoin. Postaram się powiedzieć zwięźle dzisiaj i krótko jak się da, chociaż mam, wydaje mi się, tak dużo do powiedzenia, a chciałabym to jakoś skumulować. I odpowiem na takie pytanie właściwie po co? Po co to? Bo może myślicie sobie, że ja to tak emituję tylko po to, żebym sama zarobiła pieniądze dla jakiejś mojej własnej dumy, chwały, po prostu, nie? Świetna sprzedaż, zebranie jakiegoś kapitału. No i tak by się człowiek szybko wyłączył. Natomiast jest tak naprawdę we mnie taka nuta, taka struna, która brzmi, która jest bardzo kulturalna tak naprawdę, która jest bogatsza niż to myślenie, które przed chwilą Wam przedstawiłam. I ona jest prawdziwa we mnie, bo ja martwię się przyszłością, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, znaczeniu, że strzeżonego Pan Bóg strzeże. O tak, że ja nie jestem taką osobą, że a jakoś to będzie, co będzie, to będzie, Pan Bóg się o nas zatroszczy. Bardziej staram się przewidywać tę przyszłość jak się da i być takim gospodarzem zabezpieczonym. Co to znaczy? Że tak się mówi, że takie prawdziwe, dobre gospodarstwo to powinno w ogóle mieć w ziemi zakopane gdzieś złoto. Oczywiście o tym się nikomu nie mówi, ale to złoto powinno być w dobrym, prawdziwie dobrze gospodarującym wspólnocie, dlatego że nigdy nie wiesz, jaki będzie przyszły rok. Może będzie jakiś nieurodzaj, bo jednak natura jest zmienna, a może przyjść jakiś kataklizm, a może w ogóle coś będzie takiego, że nie będziesz mógł uprawiać akurat roli w tym roku, zboże, coś to będzie jakiś nieurodzaj i wtedy te dzieci muszą przetrwać, czyli jest jakaś inwestycja zawsze kładziona oprócz konsumowania, oprócz wszystkiego, ciągle trzeba mieć ten element takiego inwestowania. I chcę Wam powiedzieć, że w ogóle kultura narodu, kultura społeczności to jest głębokie w nią inwestowanie i potem zbieranie owoców. Kultura polska jest bardzo głęboka, jesteśmy wielkim narodem, wielką historią, mieliśmy wielkich królów, mieliśmy Jana Pawła II. Dzisiaj taką personę wybrałam, Jan Paweł II. I on akurat w tej książce zatytułowanej Pamięć i tożsamość napisał takie znamienne dla mnie zdanie, że kultura znaczy uprawa. I to jest ważne, dlatego że może myślisz, że kultura to jest jakiś język, jakiś sposób zachowania, a może jakiś teatr, może jakaś sztuka tylko. Natomiast tutaj on pisze, że kultura to jest pewnego rodzaju gospodarka też narodu. I takie najbogatsze kultury, może nawet bogatsze niż Polacy, na przykład jakieś Niemcy czy Austria, tam ludzie żyją w landach, że tak powiem, że oni tam bardzo inwestują tak w siebie, w swoją rolę, w swój lud, w swoje landy, a niekoniecznie tak patrzą na to, co jest większego poza nimi, nie? W takim znaczeniu, że oni na przykład mają swoje takie waluty lokalne na przykład, nie? I ty możesz się pytać, a po co komu taka waluta lokalna, nie? Że pozornie to się wydaje takie nieużyteczne, a rzeczywiście tak, Niemcy, każdy land prawie ma swoją walutę jakąś lokalną. I chociaż możesz ty jako turysta tam pojechać i myślisz, że tam się wszędzie płaci euro, ale ci ludzie inwestują mimo wszystko tą swoją walutę lokalną. Dlaczego? Dlatego, że waluta alternatywna, ona właśnie ma swoją funkcję w bogatym społeczeństwie do wypełnienia. Ona, chociaż nie można, ona się różni tym od waluty tej oficjalnej, czyli na przykład złotówki czy euro, że nie można w niej zapłacić podatku, że podatki płaci się tylko w tej walucie oficjalnej. No tak akurat to
zostało, nie, zrobione. Natomiast wolno i należy mieć też te waluty alternatywne. I o nie się akurat w innych kulturach bardzo dba. Właśnie dlatego, że ich funkcją jest zaistnienie czy zajęcie tej waluty oficjalnej w momencie, kiedy ta waluta oficjalna na przykład dozna jakiegoś krachu może, albo jakiego jej zabraknąć przecież może po prostu. Nie? Kiedy zabraknie tej waluty oficjalnej, wtedy taka społeczność, która ma swoją walutę lokalną, jest w stanie przetrwać. I nie traci majątku przez to, tak? Na przykład dam taki, tak mi się teraz kojarzy Argentyna na przykład, że oni nie byli przygotowani do tego, że zabraknie pieniędzy i jak trzeba było je jednak drukować bez realnej wartości, no to jak doszło do tej hiperinflacji, która pojawiła się szybciej niż się można było tego spodziewać, no to ludzie, żeby mieć jedzenie w ogóle, no to wyprzedawali majątki swoje, nie? I dlatego też bardzo zbiedniał ten naród. No nie był przygotowany, natomiast tam oczywiście również pojawiła się wtedy taka waluta alternatywna, ona się nazywała, chyba nawet dalej istnieje, i taka mają chyba nawet taki bank ciągle tam, kredyty, nie? Że nagle okazuje się, że społeczeństwo musi znaleźć swoją alternatywną walutę, więc zrobili sobie sami takie, pomalowali takie papierki, wydrukowali z napisem kredyt i się umówili w społeczności. Dobra, musimy przetrwać, to jest teraz nasza waluta, bo tamta niestety się nie sprawdziła i jej brakuje i dlatego nie można było się nią posługiwać, nie? No bo jeżeli 3 razy dziennie zmienia się cena, no to kto będzie chciał sprzedawać konia, jeżeli jutro on będzie kosztował tyle co buty, a za 2 dni tyle co lizak, nie? No to nie było, nie ma takiej wtedy możliwości. To jest właśnie ten dramat, nie? Kiedy społeczeństwo nie ma alternatywnej waluty. Więc o to mi chodzi, że bogate społeczeństwa mają i dbają i inwestują w takie waluty. My Polacy nie mamy. Nie wiem, co to oznacza. Natomiast muszę wam powiedzieć, że ta sytuacja, która jest obecnie na świecie, no właśnie ona mi tak taką strunę czasami tak przygrywa wewnętrznie, że a kto wie, może zakop te złoto w cudzysłowie, nie, w ziemi, bo i buduj tą ekonomię ze swoimi ludźmi, z Polakami właśnie, podobnymi do ciebie. Bo kto wie, może się okaże, że będzie ta waluta jakąś pomocą. Mam nadzieję, że nie. No też złota nie kupuje się po to, że mam nadzieję, że je odkopię. Właśnie mam nadzieję, że nigdy nie odkopię tego złota, tylko przekażę moim dzieciom. I mam nadzieję, że nigdy ta waluta nie będzie musiała być, wejść w między, być bardziej w użytku niż ta waluta oficjalna naszego narodu, czy w ogóle dolara, bo to można łatwo sobie powiedzieć, nie, no jak nasza waluta upadnie, to my pójdziemy do dolara. Ja nie wiem, czy dolar dzisiaj się dobrze ma. Ja akurat coraz mniej ufam dolarowi. Wczoraj mówiliśmy chwilę o slumsach, nie? I ktoś mi nawet napisał w komentarzu, że ty też mieszkasz w slumsach. Ja tak tego nie zrozumiałam, ale wiecie, ja myślę, że coraz więcej jest slumsów w takim cywilizowanym, że tak powiem, świecie. Wiecie, w Stanach Zjednoczonych, na przykład, gdzie to jest, tam chyba w Hollywood właśnie, tam są takie miejsca, tam w Los Angeles już chyba jest 60 tysięcy ludzi bezdomnych i oni tworzą takie slumsy bardzo nowoczesne, bo składające się w ogóle z namiotów. Że kiedyś właśnie jechałeś do Hollywood jako do miejsca najbardziej takiego znamiennego, błyszczącego, gdzie same gwiazdy jeździły, nie? A teraz jak tam pojedziesz, to śmierdzi na ulicach i bezczelnie na ulicach są rozbite namioty, gdzie się da. I nawet policja sobie z tym nie radzi. Oczywiście to są tylko niektóre miejsca w Stanach, że tam Stany to są Stany i każdy stan ma inną swoją gospodarkę, właśnie może bardziej lokalną i każdy sobie inaczej radzi. Natomiast niektóre Stany sobie nie radzą już, nie? Już czy jeszcze. I to takie dziwnie, że najbogatsze, nie? Się by wydawało. Chyba
może nawet tak, żebyście zobaczyli, jak wyglądają ulice właśnie w Stanach niektóre. To może podłączę tutaj jakiś film, nie mój oczywiście, tylko jakichś takich ludzi, którzy odnajdują swoją pasję, powołanie w vlogowaniu i podróżują po świecie, żeby pokazać nam ten świat z bliska, jak wygląda. Więc może kogoś wybiorę i zareklamuję wam. No, natomiast no właśnie to chcę wam powiedzieć, że dla mnie ten mój token personalny jest jakimś też wyrazem mojej kultury. Naprawdę. I bym chciała właśnie tej waszej tożsamości dotknąć odrobinę i własnej tożsamości dotknąć, żeby wzbogacić i siebie, i właśnie może nie tylko siebie, ale i mój naród, i moich ludzi, może po prostu moją społeczność, osoby, które są bliskie mi i które odczuwają mnie jako podobną do siebie, i tworzyć tą walutę zaufania, bo te lokalne waluty właśnie alternatywne, one ciągle są i istnieją, bo ludzie mają do siebie zaufanie w tych małych społecznościach i to właśnie pozwala im przetrwać, nie? W trudnych momentach, kiedy przychodzi jakaś katastrofa, to również finansowa, ekonomiczna. I tyle. Jutro jeszcze nie wiem, o czym będę mówić w ramach mojego Queen Coin. A dzisiaj to tyle. Miło mi, że mnie słuchacie, że jesteście. Dziękuję za wszystkie komentarze. Do usłyszenia już jutro. Pa!